Jedną z ostatnich inwestycji drogowych zrealizowanych w tym roku w gminie Kościelec było zadanie pod nazwą przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w miejscowości Gozdów. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię na odcinku o długości 490 metrów bieżących. Koszt inwestycji to kwota 554 484 zł. 95% tej kwoty gmina Kościelec pozyskała z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład.